do góry. I uwielbiam te trasy normalnie. Trasa ta jest dla mnie bardzo ważna. Dojechała pani tutaj? Tak, dojechałam tutaj, ale jadę do Wrocławia. Ja nie lubię tej nowej drogi, co to tutaj teraz ją postawili na Dobroszycach. A wiecie dlaczego? Ponieważ ta nowa droga to zburzyła mój ład i porządek. Bo kiedyś ta droga biegła sobie tam o i była normalna, a oni postawili mi tutaj taki niby wiadukt i taką durną autostradę, gdzie żadne stopy nie stają, chyba że The Highway Killa. No ja wiem, ale ja chciałam powiedzieć, że tam stawają The Highway Killa, tacy co zabierają i mordują i gwałcą. W każdym grupie wie. To już druga Ameryka się robi z tej Polski, same autostrady. Prawdziwe highwaye, niby nie highwaye. I dalej pani pojedzie? Też stopem. Tam podmiejskie są autobusy już. Ale nie stać mnie na to, żeby zapłacić podmiejski, to co? Ja nie jestem studentką, żeby mieć zniżkę 50%. Nie mam pieniędzy, jestem bezrobotna. Nie, tam podmiejskie są, znam ten cewibus. Kiedyś ze mną jechała tam jakaś więźniara, co się chwaliła przez telefon, że ma o 18 godzinę policyjną i pokazywała, że jestem porypana i w ogóle. I ona do każdego kierowcy cewibusa mówiła cześć, cześć i tak dalej, jakby ją wszyscy zaprzeczeni. I w ogóle ona opowiadała coś, że siedziała z jakąś Ukrainką i że ta Ukrainka jej dała papierosa czy jakoś tak i powiedziała wyjdziesz dziewczyno, wyjdziesz i tak dalej, tak, tak. Boże, ja też jestem osobą karaną, ale no po prostu ja nie wtrącam się z sprawy innych i tak dalej i w ogóle nie lubię tych semibusów. Te semibusy to są twory od niedawna. Ile one? 5 lat istnieją, 5 lat jeżdżą? Jeżdżą sobie tylko po gminie Długołęka i po Kobierzycach. Po gminie, gmina. Boże, jak ja gmin nienawidzę. Ja marzę o tym, by sobie stworzyć świat. Stworzyć ten świat według mnie, wedle mojej hierarchii. A jeżeli nikt nie pójdzie po mojej stronie, bo przecież jak ja stwarzam swoją hierarchię i w ogóle, ja sobie mogę nie wiem co przestawiać. Drzewka najwyżej. Bo ja bardzo kocham filozofię. To jest moje hobby. A na studia bym nie poszła, bo filozofię oferuje tylko albo DSW paskudny z fabrycznej, albo uniwerek. A na uniwerku to jest Irka. A co to ja numer PESEL jestem, czy co? Nie mam imienia i nazwiska, tylko numerem PESEL. Taka jest prawda. Tym jest Irka. Internetowa rekrutacja. Boże, Irka. Jakże się można nazwać Irka? Irka.uniwrot.pl. Mieszka pani w Szlacy Górze? Tak, mieszkam. Nie lubię tam mieszkać. Ja bym się nie na Kielców przeprowadziła. No sprzedać mieszkanie. No tak, ale jakże mam sprzedać coś, co nie jest moje? Chciałabym, ale nie mogę, bo nie jest moje, a zresztą, jakże można sprzedawać mieszkania nie swoje, nie mówię, ja coś myślę o tym Kiełczowie, gdybym miała stałą pracę, to kupię sobie kawalerkę na Kiełczowie, widziałam ofertę, po przystępnej cenie, ale ja się nie zakredytę, muszę sobie uzbierać. Proszę panią, tak? My będziemy jechać teraz na Długołękę, wiem, ale skręcamy do Selgrosu. To może być przy Selgrosie. Przy Selgrosie i pani tak tam sobie złapie. Jak najbardziej sobie złapie, tam jest gdzieś. Tak. Gdzie pani chce? Na Bykowinie, proszę wysadzić w Selgrosie. Tam widziałam taki fajny napis. Zgładzimy miasto, czy jakoś tak. I to była reklama. Co? Pod Selgrosem, ja to muszę nagrać, normalnie zgładzimy miasto, jak tam szłam. I ten, i to była reklama jakichś gładzisz pachlowych. Zgładzimy miasto, Boże. Reklama jako proces komunikacji. Mój brat napisał książkę. To nie w Selgrosie. Jak to nie w Selgrosie? W Selgrosie gładzi nie mają. Ale to nie chodziło reklama o Selgros, tylko plakat był taki. Zgładzimy Polskę. Nie, zgładzimy miasto. Ja nie mogę, zgładzimy, no. Zagadka dla niebieskich. Kto chce zgładzić? No, ruszaj się. A każdy nie chce jedzie, jak chce. Jak tamto się tak gromadzi. Nie, bo już miałem czerwone. Wracam.
Dzisiaj sobie wrócę, nie wiem o której godzinie, także w domu będę, nie wiem. Jak dobrze pójdzie, to nawet i o 15, a jak nie, to o 18. I zawsze pani coś łapie jakąś... Zawsze łapie stopa, mi to zawsze stają. A czasem nawet potrafię tak nagiąć kierowcę, że i kierowca zdecyduje się mnie pod sam dom podnieść, ale to są wyjątki. Ja muszę nagrać Składzimy Miasto. Jak się umiesz zakręcić koło kierowcy? Ja koło kierowcy normalnie się zakręcam po prostu. Ja mu mówię, że potrzebuję, żeby mnie podwiózł do domu wolontaryjnie, a kierowca ma czas, no to mówi, no dobra, niech już będzie. Bo ja, bo jak jest późna pora, no to się tłumaczy późną porą, że ja się boję dalej wracać i tyle. Na litość łapię, a jak jest normalna pora, no to mówię po prostu, Boże, tak no w sumie się śpieszy do domu i w ogóle, no i to też działa na kierowcę. Zabieraj wszystko, no, człowiek uczciwy, chce zabrać. Ale ty potrzebujesz, nikt się jest, nie zatrzyma, za chwilę. Mi się zawsze każdy zatrzymuje. Ja wystarczy, machnę, a już stoi. No zdarzają się przypadki, że stoję godziny i nic mi nie stanę, nic mi nie stanę, że to cóż. No to ja już się żalę, ja już klnąć zaczynam, zaczynam się pobudzać i w ogóle i życzę wszystkim kierowcom po kolei jak najgorzej i tak dalej, że nikt mi nie stanął i w ogóle, ale na sam końcu jednak nagle ktoś staje, no to już na myślę, o mój Boże, Zbawiciel! Ja mam zamiar nakręcić poradnik autostopowicza, jak się zachowuje porządny autostopowicz. Czyli że powinien zapiąć pasy, powinien wszystko robić, no i umilać czas kierowcy, chodzi mi o umilanie rozmową, a nie jakiś, nie wiem, ja tępię prostytutyzm, po prostu nienawidzę prostytutek i według mnie one są, chociaż napisałam kiedyś opowiadanie Dziwka też człowiek, ale próbowałam się wczuć jakoś w izolę, ale nie, one są po prostu jakieś puste i tyle. No ale w samym Wrocławiu to już stopem nie pojedziesz. Gdzie pojechałam? No jak w samym mieście też zatrzymujesz? Da się zatrzymać. Na przykład na Popowickiej łapałam i mi stanął i dojechałam do Psiego Pola. Ale młodzi się zatrzymują prędzej czy starzy? Różni ludzie, bo mi już stawali i młodzi, i starzy, i małżeństwa, i auta dostawcze, i auta, które normalnie stawać nie powinny, ale stanęły, bo na przykład były to auta dostawcze, które miały zakaz zabierania autostopowiczów i w ogóle. I mówię, te osoby, gdybym po prostu wiedziała, kim są i gdzie pracują i dla kogo wożą i tak dalej, to mogłyby przeze mnie wylecieć z pracy. Dostawcom nie wolno autostopowiczów zabierać. Tak. Tym ciężarowym nie wolno zabierać autostopowiczów. Oto jak Marek z Kirem zabierał tam. No. To nie wolno. No nie wolno. Córkę czy syna co może wziąć? Jako pasażera. No teraz już nie zabierają, bo to jest karalne. Karalne. Teraz jest wszystko karalne, Boże. Tak, Selgros. Więcej zabierz coś na Selgrosie niż tutaj. Muszę nagrać Składzimy Miasto.
tak jeździć, to pani dzięki kupuje we Wrocławiu. Jak jeżdżę, to ja we Wrocławiu jeżdżę sobie różnie i albo pracy szukam, albo w ogóle i dla mnie trasa jest najważniejsza. No ale gdzieś trzeba przystanąć jeść. Ja w domu sobie śpię i jem. Albo to i macie tu, zgładzimy całe miasto, widzicie? Zgładzimy całe miasto. Na strasz. Widzieliście czy nie? Widzieliście. Tam było. Miałam na pierwszy.